Cześć ludziska, Tawerna z tej strony, witajcie po dłuższej przerwie w nagrywaniu. Już wróciłem, ogarnąłem studia, wszystko jest w porządku, także będzie chwila na to, żeby sobie w końcu pograć. A powiem wam, że się strasznie stęskniłem za tą grą. Nie pamiętam tej kampanii tak naprawdę, ale mam cały czas właśnie ochotę pograć sobie Nieumarłymi. Myślę, że tutaj chyba była bitwa z Richterem Schwarzhelmem, bądź kimś ewentualnie innym raczej. Tutaj podmieniony chyba Lord jest. Helmut Feuerbach, nic na razie z nim tutaj nie mamy swady, Zuvbar ma z nami wojnę, Krainę zgromadzeń to wiadomo, no i w sumie to na razie na tyle. Zobaczmy sobie, jak to tutaj wszystko wygląda. Co my tu możemy zrobić? Mamy 94% zobaczenia, Waldenhof, ewentualnie Eschen, można by rozwinąć. Myślę, że Waldenhof na początek, jednak z racji tego, że jest bliżej tutaj granic, też nie ma większego wpływu, no ale dobra, nieważne. Lutz von Schwarzhafen. Proszę bardzo, opancerzony szkieletowy rumak, heroiczny zabójczy cios, to taki mus. No i chyba trochę do damage'a do naszej jednostki, dobra. To tutaj mamy Rudy Skellan. Temu chciałem zrobić. Nie wiem, dajmy mu na maksa nieumarły zastęp, żeby nasze szkielety tutaj coś jednak robiły. Dobrze. I ta armia nie istnieje, ty byś mógł tutaj chyba coś zrobić. Możemy ewentualnie zdobyć Niedling. Niedling, tak jest, dobrze tam. Wiem, że mają tam całkiem sporą armię. Zapiszemy sobie. Wiadomo, to jest poziom bardzo wysoki, nielegendarny na szczęście. No i dobra. Niby nie wygląda to zbyt dobrze, ale myślę, że jak już tutaj sobie zagramy, to będzie wyglądało trochę lepiej. Zaraz zobaczymy. Komp jest po formacie, także myślę, że tutaj trochę szybciej się będą wszystkie rzeczy nam wczytywać. Mam taką nadzieję przynajmniej. Obrońcą jest Gottfried Bayern. Dwie jednostki halabarników, cztery jednostki szermierzy zwykłych, cztery jednostki kuszników, dwie jednostki rajtarów. Zobaczymy, co tam Manfred w ogóle potrafi. Nie pamiętam, jaką tam ma w ogóle poziom, jaką tam ma magię. Się okaże. Widzę, że jest mapa z posągiem Sigmara. Średnio ją lubię. No ale dobra. 15 to jest wystarczająco. Tam rezerwy też są jakieś. Okej. Okay. Oddział zombie. Niech sobie gdzieś tam stoi. Nie jest mi tak jakoś do końca strasznie potrzebny, więc... Możemy go darować. Tak samo te pieski nasze tutaj do tyłu. Nekromanta. Tutaj. Bjorn Król i ty. A wy też się na razie schowaj. Okej. Okay. Rozpoczynamy bitwę, od razu tam do nich biegniemy. Teraz tak, ty wolniej, ty w ogóle nawet biec. A i tak będzie dobrze. I reszta, okej. Okay. Oni się wycofują. Standardzik. Nawet lepiej, im bliżej granic, tym lepiej dla nas, bo nasze jednostki nie uciekają, a tylko wyniszczają, a ich uciekną i będzie po sprawie. Jak już nam się oczywiście uda ich rozbić. Dobra, co my tu mamy za magię? Pijawka dusz. No i tu jakieś tam dziadostwa, nie? Wskrzeszenie i inwokacja. Dobra. To pijawkę na dusz oczywiście na tego Gottfrieda. Prawda, mógłbym w sumie nie męczyć tych moich jednostek, ale z drugiej strony... Co to jest za problem? Czy uczyni? Dobra, mniejsza. Wargulf jest już prawie na miejscu. Ty również. No i co robimy? Po prostu zalewamy ich, nie? Morzem naszych szkieletów. Niech podchodzą, potem się nasz wargulf tam gdzieś rzuci. Od flanki. Manfred też z tej strony. I tak samo. No dobra. Tu mogę was jako jedyneczkę dać. Was już rzucić do przodu. Romanty również. Manfreda również. I. Wargulf, gdzie ty jesteś? Tak zniknąłeś, dobra. Nie toperki na koniec. Okej. Okay. No i w sumie jakoś tak to musi wyglądać. Nekromanta ma tylko inwokacyjne heka. A myślę, że wystarczy.
Dobra. No i Banfred oczywiście tam. Razu pijawka dusz, może nie wzmocniona, tylko zwykła. Wargulf już tak gdzieś biegnie. Nasze nietopery i ten król Bjorny dla tych rajtarów by się przydał. Ty się jednak wycofaj tam do tyłu, rzuć się na nich. A to cała reszta na pewno wie co robić. Dobra, jeden oddział oczywiście goni kuszników. Ty się możesz też na nich wbić. Nie jesteś na nich najlepszy, ale nie szkodzi. Wow, co tu się stało w ogóle? Ten Wargul tak wybiegł, Manfred. Tutaj. No jedzie mu całkiem nieźle. Dobra. Dopadliśmy ich. Ty masz problem z tymi rajterami niestety. Wargów nie ma problemów już w ogóle z kusznikami. Odeprzyj tę nieumarłą hordę. Próbuj. Dobra, Wargulf, wykończ Gottfrieda. Tutaj stoimy, tutaj rajtarze już uciekają. Zaraz drudzy się na tych przydadzą, chociaż z drugiej strony i tak zaraz będą musieli. Dobra, goń ich jeszcze. Upiornie wracaj. Nasz nekromanta. Nic się na razie nie dzieje. Dobra, zmieniamy rodzaj magii. Z tego co pamiętam, to Backspace również anuluje czar, tak jest, dobrze. A nasi niech się tutaj troszeczkę leczą. Dobra. Nie podoba mi się, że ten Wargul tutaj przestaje atakować co jakiś czas. I nam rozbiegną. Dobra i cyk. Elegancka regeneracja. Oddział szkieletów zaraz już teraz dobra walczą. Dobrze, wy się wycofujecie też do... Wycofujecie się do przodu, to trochę dziwnie brzmi. Ale wiem o co chodzi. No i tak sobie czarujemy. Regenerujemy po troszku. Ile tam w ogóle daje? Bardzo niedużo, nie? 56 punktów życia. Ale zawsze. Życie to tylko faza. Brilliant. Dobra, teraz przydałyby się nasze kundle tutaj w tym miejscu. Atakujcie tych. Gońcie tych kuszników. Wargul sobie cały czas goni tych kuszników z tej strony. No i tutaj wybija z tego co widzę. Powolutku, powolutku. Swoje robi. Strasznie długo stoją. Dobra, przyzwijmy tych nieumarłych w końcu. Niech tam tutaj trochę pomogą. Zaraz morale elegancko spada. Dobra, doślimy ich tutaj, na plecy tamtych. Wywalczcie sobie tutaj, upiorny może się też wycofać. Pomrzesz mnie toperzą, a tutaj co się dzieje? Aha, Wargul cały czas bije się z kuśnikiem. Z nich jestem całkiem dumny, całkiem długo tutaj stoją, wyrżnęli całkiem mocno ten oddział rajtarów. To się chwali. Dobra, skrzeź tych szkieletów wojowników, bo się sobie trzymają. No upiornie, musisz dać radę. Nie ma innej opcji. Dobra, jeszcze was tutaj z tyłu przyzwać. Kusznicy uciekają, super. Nie wbijasz na tych halabarników. I raczej nie dadzą rady przetrwać, nie trudno. Już się dopadły? Tak jest, dopadły się, dobra. I teraz reszta naszych szkieletów do roślenia i rzutki.
te psy nie są jakieś tam najlepsze, więc kusznicy dają sobie radę z takim niskim poziomem zdrowia u nich. Dobra, można ich wycofać, można sobie ewentualnie ich oskrzydlić. Zamać w nich ducha. O, rany, nie chcę, żeby ten nekromantem tutaj umarł. Manfred, gdzie ty jesteś? Lecz tego dziada. Dobra, żyje. Żyje, nie żyje? No nekromata chyba żyje po prostu. Dobra, uciekli. Wy ich gońcie. Pamiętamy, że to jest tylko oblężenie, więc nic się nie stanie, jak nam tutaj pouciekają przeciwnicy. Dobra, straty w armii zrobiły swoje, jest koniec. Elegancko. Wow. Trzech. O, wow. Mamy tutaj teraz zbrojownię i 100 z ciał. Nieźle. To mi się podoba. Opancerzona nocna mara nie jest nam na razie potrzebna. Choć z drugiej strony. Mieć już od razu. Szybka krew do ataku zwarciu, ale raczej poszedłbym w to. Dajmy tutaj lepsze zmarłych i niech będzie wejrzenie na gasza. Aż powie w śmierci będziemy mieć. W sumie tak samo. Okej. Okay. Nie mógłbyś przestać plądrować nasze terytorium. Więc w sumie normalnie tutaj sobie do Fortu Obrestrej się zregeneruj trochę. 2500. To jest całkiem sporo hajsu. Dobra, tutaj też 3 jednostki sobie doszkulmy. Będzie możliwość zrobienia tego krwawego pocałunku z tego co widziałem. Teraz sobie tutaj obaczymy co można zrobić. Prestiż rośnie. To jest spoko. To też jest spoko. Emi von Karsteina. Będziemy się strasznie szybko regenerować i będziemy mogli cały czas prowadzić ofensywę. Dobra, Tempelhof ulepszamy, Drakenhof tutaj coś się da, nic na razie. Dobra. Isharium. To trochę drogo. Nidling, Flensburg i Wurtbad. Okej. Okay. Krajne zgromadzenie to tak swoją drogą można próbować. Mogę sobie wziąć filmy oddział kuszników, czemu by nie? Bardzo możliwe, że o nich po prostu zapomnę. Chyba nie chcę, daj mi po prostu szkielety. Idziemy na masę. Kupą mości panowie, kupy nikt nie ruszy. Przepraszam, jeśli strzeliłem mikrofonem. Trochę pokojowe nie wchodzi w grę, stary. Zamieniamy wszystko w nieżyjącą kupę kupy. Dobra. I mamy siłę broni dla naszych jednostek szkieletów. Pancerze trochę. I coś da się w końcu tutaj wymyślić. Dobra, 30% trochę mało. Jak będę chciał iść tędy, to muszę stąd tutaj sobie. Okej. Okay. Tak zróbmy. Richter, kurde. Gdzie to jest mamy jednostek? Osobiony niestety. Także wróćmy sobie nim.
potężny cios na maksa, blizny weterana, poproszę. Mistrz umarłych oczywiście, wskrzeszenie umarłych na maksa. Tutaj 15 jednostek i chyba nikt nie broni. Tym, że i tak mają dość mocny garnizon, z tego co widzę, bo mają straż miasta, no dobra. Okej, okay. No i w końcu możemy sobie tutaj na maksa zrobić złoto. To jest pierwsze oczywiście, co musimy od razu zrobić. Poczekajmy jeszcze jedną turę. Zobaczymy, co Richter Schwarzhelm zrobi. Jak się nie ruszy, to go zaatakuje i go zniszczymy. I wtedy zależy. Czy Wurtpad będzie jakoś bronione? Jeśli nie, to atakujemy. Jeśli tak, to idziemy na krainę zgromadzeń. Okej. Okay. Ziomek się wycofał, Wurtpad nie jest w ogóle bronione. Także ta kupa tutaj tych naszych szkieletów na pewno nam pomoże w walce. Tu się dołączą, tu ich wykaszamy. Dyscyplina plus 8 dla naszych cmentarnych guli. 2% trochę mało. Już wolę jednak te pieniądze. Dobra, i oblegamy od razu Wurtpad, żeby tam się nam nikt nie zwerbował. Dobra. Niedlin, jaka publiczna? O Jezu, minus 25. Na razie możemy to wyłączyć, chociaż 4 to też nic nie zmienia. Bo mamy 8% spaczenia Skavenów, okej. Okay. Powiedziałbym, że nie najlepiej. Teraz tak, jeśli bym to zrobił, to co to robi? Spaczenie w sąsiednich prowincjach plus 4 to też jest spoko. 200 jest dość słabo. Na pewno będę potrzebował tego w tym mieście. Ścierwowóz nie jest jakiś super, ale ścierwowóz był wrogi ogień. Dobra, wybudujmy to po prostu. Nic, tu jeden budynek, tutaj kilka budynków. A, wydaje mi się, że możemy sobie ten koksownik tutaj zamontować. Na razie nie ma większej potrzeby, to też prawda. Dobra. Dostępne machiny wojenne mnie nie interesuje. Nieprzydzielone umiejętności też mnie bardziej interesuje. Dawaj powiew śmierci na 2 punkty. I kiedy będziesz mógł? Możesz. Na maksa jest, dobra. Tamten mógłbym jakieś magiczne posiłki dać albo coś, no ale... Nie ma problemu. Nic koło mrocznej magii, to może być wyzwanie. Mhm. Automacik, zginął nam tylko oddział zombie. On trochę bieda, 370. Raczej się nie wskrzesił. Dokładnie, nie wskrzesił się, no ale dobra. Łupienie za 3,5 tysiąca nie ma sensu. Więcej zapłacę za naprawę niż to jest warte. Dobra, piekielny rumak w końcu jest. Uziemienie może nie, ale rezerwa wiatru magii 15%, tak. I to jest domena śmierci. Nie, domena wampirów. Dobra, weźmy sobie, bo to koszt minus 2. Będzie 21. Zawsze spoko. Zawsze coś. A mega dobry spell. Tyk i zabójczy szturm, dziękuję. Teraz ty, panie Rudy. Mistrz umarłych. Na maksa nasze szkielety. Pan Plagi. Może być. Dobra, no i się cofamy gdzieś tam. Wurtbadu zaatakujemy oczywiście od razu Flensburg. Będziemy mieć całą prowincję zabezpieczoną i zaatakujemy sobie krainę zgromadzeń. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Dajmy sobie mapę, żeby zobaczyć, jak tutaj rośnie nasze imperium. Królestwo, czy jak?
No proszę, ktoś tam tutaj w Wurdbat plądruje. Nieładnie. Dobra, magiczne posiłki. Może być na maksa i magiczne przewodniki, dziękuję. Okej. Okay. Tu jest ziomek. Albrecht. Albrecht Haupt Andersen. Flensburg. Kurde, mocno chroniony znowu. Czy ja mam nagły atak nim? Nie mam. Czyli ten Rudy by się przydał. Tutaj sobie włączmy plądrowanie i wejdźmy sobie... A nie, możemy, okej. Okay. Ale jak będzie tak, to sobie mogę włączyć plądrowanie. Jest elegancko. Z drugiej strony też wyłączę to, jednak i się cofnę do siebie, żeby się tego podregenerować. Weźmy sobie jednych włóczników. O! Wow! A skąd taki przywilej na tą grubą straż? No dobra, nie wiem, ale jest mega. Czego masz tak? Co ty masz takiego, gościu? Mistrz umarłych? To nic nie zmienia. Doświadczenie plus 4 dla szkieletów i zombie. Wiesz, że to jest od tego? No... To mi by się zgadzało. A grubowa strasz, jak mnie patrzy, są szkielety. Mamy trzeci, a tu mamy siódmy. Wow, nice, dobra, będzie mieć grubową strasz już. Mega mi się to podoba. Farzhafen. A to nie agresji? Nie ma potrzeby. Mamy tego moda do wymuszenia konfederacji, więc przejmiemy ich tak czy siak. Dobrze. Nieuchronny bunt w Niedling. Dobra, czyli możemy sobie opodatkować, nie ma problemu. Która? Okej. Okay. Czyli zostaje nam tutaj zabić Albrechta Haupt-Andersena, hrabia elektora. No i co? Zdobyć Flensburg? O, widzę, że to jest oblegane przez Wissenland. Nawet dobrze. Leopold Weismund również jest do zniszczenia. Ale to wszystko, moi drodzy, w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić oceny filmu, komentarza i subskrypcji. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!